Witam wszystkich, zapraszam do oglądania na nową serię na moim kanale i tym razem będzie to gra Solstice. Gierkę polecił mi kolega Maro, którego również serdecznie pozdrawiam. I na razie mamy tutaj tylko 3 dostępne poziomy trudności. Czyli 3 większe lokacje będziemy mieli do odwiedzenia, tak? I 3 bossów jakichś do pokonania. Gra jest grą w stylu Devil May Cry'a i jest naprawdę niezła, bo chwilkę już wcześniej pograłem. Too enthusiastic. Someone here is more than eager to welcome us. It began here. I jest naprawdę niezła. If we survive, we might find some answers. Now let's focus on destroying these things. Szybka akcja, dużo się dzieje. Sporo przeciwników na raz. Fajnie. A
ale przy tym jest dosyć łatwo i domyślnie zrobione te sterowanie. Fajna muzyka też w tle gra. Teraz mamy nowych przeciwników, jakichś większych. Ale się dzieje na tym ekranie. Jakąś moc chyba użyłem. Coś jak w Devilu się włącza tą moc. Tutaj tych latających teraz bym załatwił. Okej. Jeszcze ktoś tam w oddali. A, w oddali w ogóle. To... A, rozumiem, dobra, on na nas tutaj wypuszcza tych przeciwników cały czas. Rozumiem, że poznajemy na razie wrogów. Fajnie, że w powietrzu można też tak dużo prowadzić walk. Jakaś moc? Tak, coś... Coś, co zakończyło walkę już. Teraz dojdzie już do starcia z bossem, czy dalej będziemy musieli z jego pomagierami walczyć? O kurde, ale przywaliła. No niezły początek, fajnie, fajnie się zapowiada. Ale wielki ten ma miecz. Why the others and us here with the
other Chimera. I'm not ready. We are not ready. To them, we are just Briar and Loot. The outcasts. I see, this is our chance to prove ourselves. We can't waste it. Anyway, we're late. Can you sense the others? The echo of the dead is just too strong. It dulls my senses. Loot, you need to focus. Forgive me. I will do better. Whatever ripped open the veil must be powerful. Let's look for our observer. He should be able to tell us more of what transpired here. Then we best find him quickly. Okej, do dzieła. Możemy rozwalać nic, dobra. Aha, niektóre skrzynie możemy jednak rozwalać. Takie błyszczące się na srebrny kolor, okej. No to kolejny raz podobnie jak w Devilu, że zbieramy czerwone orby. Coś tutaj podobnego mamy. Odpowiednik. Ciekawi mnie, jak będzie wyglądać walka z bossem. Tam mamy skrzynię. It's like this city has been dead for years. Ilden is no more loot. We better get used to the idea. Okej. Teraz jeszcze tutaj zobaczmy. Mamy różne drogi teraz, ale sprawdźmy tutaj do końca. Kurde, jeszcze tutaj można się zawrócić. No dobra. To zobaczmy, co tutaj. Nie można? Niewidzialna ściana. Kurde, już się zaczynam gubić, tyle jest przejść. Co to? A, można wrócić do życia dzięki temu. Po śmierci. Ja jeszcze bym tutaj się cofnął, ponieważ się tutaj nie sprawdziłem. A, tutaj już nie da się. No właśnie. I to tutaj chyba trzeba, kurde, iść. To tam nie sprawdziłem już do końca. Pewnie nie będzie można już wrócić. Jakiś nowy przeciwnik chyba. This is the judge's mercy, then. Kurde, nie zauważyłem.
One down. Counter. Kiedy widzimy ten celownik, B trzeba nacisnąć. Wtedy zrobimy unik, ok. No tak, chodzi o timing. Dobra. Nie będziemy się bawić tak. Co to? Energię daje nam, ok. Ale fajnie się tnie tych przeciwników. Łatwo i domyślnie to sterowanie jest naprawdę dobre. Nie wiem, czy to dobrze, Diamond. Nie znam systemu ocen tutaj za bardzo. Okej, a ciekawe, czy mogę wrócić jeszcze? Mogę. No dobra, bo ja tutaj nie sprawdziłem wszystkiego jeszcze. No właśnie, tutaj. Aha, tutaj nic nie ma. A tu przejść nie mogę już. I tutaj już zebrane, tak? Okej, to wszystko. Wolałem się upewnić. Tak, na pewno po drodze coś pominę. Rozbryzłem go, że tak to nazwę. Okej, jakaś większa arena. No. Zawsze czekam tutaj na tych przeciwników. Niechcąco wciska mnie ten przycisk. Give me more. No dobra, że kamera i namierzanie, ok. Tak jak w każdej gierce. No ja wiem, że kantery tak, tylko że... Pewnie za kantery lepiej punktowane są. Kurde, zawsze mi się myli ten przycisk. A tutaj co mamy? Jakieś... A, chimerę, dobra. Nie będziemy używać oczywiście. Okej, to lecimy dalej. Tam jeszcze jakieś skrzynie. Even
czy tam sobie pójdziemy, zobaczymy. Skrzynek parę mamy do rozwalenia. I to by było na tyle chyba. Czy mogę tam zejść? Mogę, ale po co? No właśnie. Tutaj też nie ma już drogi, okej. Nie, stąd przyszedłem. Czyli zaraz, gdzie tu może być przejście dalej? Tutaj nie mamy, tam gdzieś do tego statku, naprawdę? Tak, po tym statku. Okej. Po tym wraku w sumie. Tam pewnie będzie walka z bossem jakimś. Chociaż nie wiem, no. Okej, tu nic nie ma. A, jakiś nowy przeciwnik. Ale wygląda trochę na mięso armatnie. A i ten brzydal? Dobra. Czyli teraz mamy miks, tak? Wszystkich. Naraz. A jaki przycisk trzeba wcisnąć? Master Deflection, czyli odbijanie. Udało mi się Huntera zrobić. Pierwszy raz. A co to jest takiego? A, takie wybijanie w powietrze. Plus Hunter jeszcze w powietrzu. Ale jazda. Ej, nie, no ta gra jest naprawdę dobra. Dalej mi się miesza jeszcze ten przycisk. Postaram się jak najmniej, żeby mi się mieszało, ale jednak widzę, że czasami myślę cały czas, że RB się uniki robi, a to się robi LB. Wracam chyba. Zobaczmy jeszcze, co mamy tutaj. Totalnie nic. Okej. Fajne jest to, że te przerywniki są tak często. Trochę sobie powalczymy, później możemy sobie trochę odpocząć oglądając. The Shaper had no hand in your creation.
Did he, sweet sisters? You're our observer? No. Będziemy musieli coś odpowiadać? I'm here to assist you. Jakiś nasz asystent. How exactly? No właśnie, jak dokładnie? W czym? W czym on ma nam pomóc? An observer's talents won't be of much help in this fight. Pewnie formę sklepikarza będzie pełnił. Tak myślę. Oh, I fight for the Order of the Ashen Blade in my own way. My presence here is proof enough of my worth. You, on the other hand, are said to be unstable, unruly, and unwilling to follow order. Our fame precedes us. Why do you taunt us? Your shade is speaking, and... Somehow, your authority as an observer is not enough to silence her. What happened here? A tear opened, clearly. Its cause is unknown. But it's the largest yet seen, and I do believe, getting larger still. I doubt the Order will be able to hide this one from the mass. And once it was open? Many were corrupted, others were possessed. They saw to the rest. The Order did not foresee it this time. That is why you were called. Three chimeras. Musimy zabić trzy chimery, tak? Well, two chimeras and you. Jak to i my? Strangely, those two did not wish to wait for. You should hurry. Find them. If you can. Aha, czyli otrzymamy jakieś tam zadania. Prawdopodobnie zabicia bossów. Don't scowl at me. I can offer powerful assistance. O właśnie. You do well. Później będzie pełnił formę sklepikarza, tak jak then myślałem. Let us pray you remain safe. Indeed. May the torchbearer light your way. May the dead show you mercy. And may the Shaper grant you fortune in this land, if that's what you can call it. The freight elevators will take you where you need to go. Okay, do jakiejś windy mam się perhaps udać. You will prove us all wrong. I will be watching. Będziemy obserwowani. No tak, i to jest sklep właśnie, tak jak myślałem. Okay, czyli tutaj... Wykupujemy sobie różnego rodzaju ulepszenia. Skill page. Okej, okay, a jak to się używa? A, Y, przerwać i później trzy razy Y, okej. Okay. A tutaj do przodu Y. Mogę jeszcze coś wykupić? Nie stać mnie już na nic, tak naprawdę 1400 zostało. Farewell. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszy odcinek. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!